Nazywam się Róża. Za chwilę umyję traktor i wyślę go do Afryki. Chcecie wiedzieć dlaczego? Moje afrykańskie imię to Saniu. Dostałam je kilka miesięcy temu podczas pobytu w Ugandzie. Dowiedziałam się, że z mojego imienia jasno wynika, z którego jestem klanu. Nazywam się Saniu. Saniu to imię z klanu Lwa. W tym momencie poczułam w sobie wielką moc. Jako król zwierząt musiałam zadbać o słabszych braci. Do jednej ze szkół udało mi się kupić krowę i zbudować system biogazu. Spytałam Kualimpy, czego jeszcze potrzeba. Odpowiedział: pora sucha się przedłuża, potrzebujemy deszczu. Ale traktor też by się przydał. Jestem w trakcie zakładania fundacji. Będziemy wspierać edukację i rolnictwo w Ugandzie. Razem możemy zdziałać więcej. Więcej razem, czyli ISEC. Zajmowałam się rekrutacją wolontariuszy przyjeżdżających do Polski, a teraz koordynuję projekt, dzięki któremu studenci pomagają na całym świecie. Jesteśmy środowiskiem międzynarodowym, więc przydaje się nam znajomość języków. Studiuję lingwistykę stosowaną. Będę tłumaczem języka angielskiego i rosyjskiego. Z Norwegiem dogadam się po norwesku. Nauczyłam się tego języka, mieszkając wśród nich przez rok i prowadząc warsztaty muzyczno-artystyczne. Gra na instrumentach to moja pasja, obok tańca, motocykli i jazdy na longboardzie. Pamiętajcie, żeby zapinać pasy, gdy podejmujecie ryzyko.